Hello, witam Was bardzo serdecznie. Wykopek w poszukiwaniu historii i przygód. Wróciłem na takie lasy, takie wąwozy, skaliste, kamieniste. Pochodzimy, zobaczymy co będzie, co nie będzie. To będzie mega przygoda. Zapraszam do oglądania. Jak widzimy, teren jest przepiękny. Ale my idziemy jeszcze dalej, wysoko do góry. Tam rozłożymy sprzęt i będziemy poszukiwać historii. Stara, zapomniana droga przedwojenna, używana jeszcze po wojnie, kamieniami wyścielona. I myślę, że to jest ten moment, gdzie rozłożymy wykrywacz dokładnie tutaj i zaczniemy szukać. Wejdę jeszcze tu do góry. Dwa wąwozy przeszedłem, żeby po prostu zacząć iść w tamtą stronę i zobaczymy, co będzie, to będzie, nie? Teraz rozłożymy sprzęcik. Takie miejsca są owiane historią ludzi takich przykładowo, którzy już po prostu nie żyją, są na cmentarzu, nie są wśród nas, ale jeszcze parę takich historii z tego lasu można usłyszeć od ludzi, którzy mają ponad 80 lat. Dla mnie to jest sprzęt już rozłożony, nie będę Wam pokazywał całego tego składania. Mamy łopatkę, pinpointerka, no i oczywiście wykrywacz. Myślę, że pochodzimy tutaj tak brzegiem. Tu brzegiem, no i w stronę tamtą. Myślę, lub nie myślę, że coś znajdę. Ważny jest wypad. Wypad? Wypad w teren. Żarty żartami. No i do pierwszego. Pierwszy sygnał 89. No zobaczymy 83. Co to będzie? Odkopmy to na żywo. Pierwszy sygnał zawsze tak fajnie. Pierwszy taki no konkretny. Korzenie. O, trafiłem na korzenie. Ale to ma być płytko. Aby tak jakąś monetkę. Nie wiem. O. Aż tu będziemy mieli to. Korzeni nie uszkodzić drzewostanu. Panie, co pan opowiadasz? Korzenie siekierką przetegowywały. Co to będzie? Myślę, że to pójdzie łatwiej, ale to taka rzeczywistość jest, wiecie, w kopaniu. Już jakieś komary atakują. To jest pod tym korzeniem. Tu musimy podkopać. No, tu zaś są korzenie. Ale dobra, to pewnie już wyszło. Jest. Tu coś. A. Pierścień wiodący z pocisku atryjskiego. Idziemy dalej.
Jest sygnał, ale pod korzeniami. Cię tu podkopać, to nie ma szans. Idziemy dalej. Powiem wam tak pochyło, a patrz to tam do góry. Nie wiem, czy coś ciekawego będzie, ale będzie fajna wyprawa. Dobra, idziemy do góry. Tak bokiem trochę. Planuję się tam wspiąć na samą górę, ale o sygnał ciężko, ale jest. 51, 52. Sygnał. Tak, by to powiedzieć wysoko. To coś może być konkretnego, no ale łuska może być. No dziwne. Aha. Wykopane 76. O. Wykopane albo kopałem tam, gdzie nie trzeba. A jest coś. Ciekawostka. Kto wie, co to jest? To jest część zapalnika wykręconego. Chyba z granatu. Jak widzimy, jest gwint. Chociaż na granat to za mała średnica. No nie wiem. Ale takie cośik. Idziemy dalej. Jeszcze trochę do góry. Ale tak usiądę sobie na tym gnoteczku. Patrz to, jak już jest wysoko. Nie tam w oddali miasto. Wieś widać. Wysoko. Ale idziemy jeszcze wyżej. Mam nadzieję, że tam będzie płasko u góry. No musi chyba być, nie? Tam poszukamy. Masaja, wysoko, muszę odpocząć, napić się piwka i idziemy dalej. Czy coś tu będzie w takich górach? Ja mówiłem, jak jest górka, to musi być płasko, później na dół. Ale tam widzę jeszcze większe góry w oddali. No dobra. Mówiłem, jest tu płasko w miarę. Pójdziemy tamtą starą drogą do góry i będziemy szukać. Fajna miejscówka. Płasko się nawet w miarę zrobiło. Ale tam to było masakra, jak wysoko jesteśmy. Nie wiem, czy tam widać. O, tutaj. Tam domy, miasto. Trębuła. A z tej strony? Patrz to. Wyjdę trochę tutaj. Takie lasy, a tam jeszcze lasy. I tam. Tak, mgła jest taka, ale tu pokręcimy się. Z godzinkę, z półtorej. No zobaczymy, co będzie. Coś mamy, ale pamiętajmy, tu każdy sygnał jest ważny. I nawet jak jest to coś metalowego, mogło to oznaczać, że tu stacjonowało wojsko. Mamy taki okrąg i tu każdy sygnał trzeba kopać, pamiętajcie. Taki okrąg, jakieś zapięcie, coś to na pewno było. Idziemy dalej. Idę teraz tą starą ścieżką, ciężko tak wysoko sygnał. Jesteśmy bardzo wysoko. Ale nawet w miarę tu jest płasko, już człowiek się tak nie męczy. Bo tam to naprawdę nie dało się iść do góry, a co dopiero machać wykrywaczem. Ale jest dobrze, fajnie. Temperatura optymalna. Nie za zimno, nie za ciepło. No i szukamy, szukamy.
A jednak przebywał tu jakiś człowiek kiedyś, w 1629 roku. No, kapsel już jest taki nawet dosyć stary. Około 15-17 lat ma, bo taki już nie ma tyskie. Książęce. Matej. No, taki dosyć stary już, no. A tu jest wycięte. Chyba dla zwierząt na sól, ale w miarę tu się idzie fajnie tą górą, płasko, ale już martwi mnie zejście na dół. Panie, jeszcze pan nie wyrazł, czy pan chce schodzić? A gdzie skarby? Właśnie, gdzie skarby? Może jeszcze będą. Idziemy dalej. Jest to taki metal, albo te skałe lotki z pocisku moździerzowego, albo może z bagnet nawet być. No ale to jest korzeń akurat. Nie wiem, jak tu podkopać. Chyba powalczę jeszcze z tym 5 minut i idę dalej. Chyba nie ma szans. Tu jest ten korzeń. Tu jest drugi korzeń i są wszędzie takie kamulce. Takie. Zostawiamy. No, na bagnę to za cienkie. A to by była gdzie lotka wbita, pocisk moździerzowy. Bo to widzicie? Jedna loteczka. Ta by to lotka była, pocisk się tu wbił. No, zostawiamy, idziemy dalej. Tu było kawałek lotki. Tu jest sygnał żelazo. A tu jest... O. To jest pocisk moździerzowy, bo tu sygnał na żelazo na lotki, a tu jest większy obszar z ładunkiem plus 49, plus 51. Tak, to będzie pocisk moździerzowy. Nie ma tym już co grzebać. Pinpointer nie wykrywa, no to na takiej głębokości to właśnie była lotka z pocisku moździerzowego. Takich rzeczy lepiej nie ruszać. Idziemy dalej, dalej do góry. Panie, jak pan będzie schodził? Panie Marianie, tym będziemy się martwić, jak będziemy schodzić. No nie wierzę. Jest jakiś sygnał tą dróżką, ile co mówiłem. Kiepski. Ja 59, no sprawdzimy. Pokażemy, jak coś będzie. Te drzewa to robią robotę. Od razu coś mamy na wierzchu. Nie wiem, czy w takim lesie może być coś pozostałości z wojny. No, śruba. Ach, ta motoryzacja. Już bez gwintu. Jaki samochód tu wjechał? Jak, może od tamtej strony? Idziemy dalej. Wiecie, czego najbardziej się boję? Że ta droga się kończy, się tak zwężyła. To była taka szeroka. I że wlezę jeszcze na tamten szczyt, ten co wam pokazywałem, o co tam ledło coś widać. Pewnie nic nie znajdę, nie? Wykrywacz połamie, nogi potelepotam. Ale jeszcze idziemy tą łąką, co już to mówię, tam coraz zwężającą się ścieżką aż do samej góry. Zwężającą się, no tak. Idziemy. Mamy jakiś... Człowiek tu był! To oznacza, że człowiek tu był. Mamy jakaś Jogobella. Z Jogobelli. Ale coraz wyżej. Tam coraz wyżej. Tu też, ale tam coraz niżej. Trudno. Trzeba iść dalej. Ale widzę, że tam już jest takie płasko. Będzie można pochodzić tam. Pójdziemy, zejdziemy tamtą stroną. Czy nie będę schodził tymi obczyznami. Potokami. Patrz to, jaki prościutki. Taki sygnał 82. Przełączyłem na las. Jestem w lesie i zamki. Ale zamku to żadnego nie widzę. Chyba, że... Nie, no widzę.
Tu jest zamek. Tu. Jedyny zamek, który tu widzę. I się zamyka jeszcze. Ale dobra, bez żartów, mamy tu sygnałek. 82 plusik. Mamy taki rozległy? Ha. Co to będzie, co to będzie? Pani Marianie. Dobra, nie będę ciął, bo jeszcze powiecie, że podstawiłem puszkę. O! Panie Marianie, mamy złoto. Nie, to oczywiście wiem, co to już jest. To jest 2 złote. O kurde. Piękna ten. Piękna. Już myślałem, że tu nic nie znajdzie. 1974. Widzicie? Ja bym przyciął, to myślelibyście, że podstawiłem. Tak, trupią czaszkę. No przecież nie. To było wiadomo. 2 złote, chociaż chciałbym piątkę kiedyś znaleźć z rybakiem. Nigdy mi się nie udało. Nie mówcie, że odwrótka jeszcze jest. Nie, 74. Kurde, mógł być jakiś talar, nie? Na takiej wysokości. To kurde, nawet tu na dole kora nie ma pogody, a tu u góry jest. Ale dwójeczka też cieszy. No, na dole nie ma pogody, a u góry jest. U słoneczko wychodzi. Ja bym tam jeszcze przeszedł tamtą górę, to Tatry będzie widać. Ale to już. Paliwa braknie. Paliwa braknie. Dobra, mamy dwójeczkę, pierwszą monetę. Kto by się spodziewał? No ale tu jest stara droga. Dobra, to tak piszcie, aha. Idziemy dalej. Cieszy perelek, ale cieszy, nie? Taki perelek, no. Też nie taki często spotykany. Bo to jest 74 rok. Ale ja miałem ten 59 ostatni, jak znalazłem. No dobra, nie będę się podniecać jakąś monetą. Idziemy dalej. Znaczy tą drogą, nie? Do góry. Jeszcze tu przeszukam, może ktoś wypadła jedna, może i więcej. O, gdzie jestem? No wysoko, ale już chyba jakąś drogę tam widzę. Tu był kapsel, znaczy kapsel, zawleczka. A, tu jest kapsel. Sygnały się pokazują. Dobra, odłączę to, za chwilę pokażę. Gdzie jesteśmy? Wow, tam jeszcze do góry. Ile trzeba by było iść, nie? Ale tam już jest... Na pewno tam u góry. Jakbym wyszedł, to będzie płasko, ale... Już tak jestem wysoko. Jak widzicie. Mega te drzewa wyglądają. Pójdziemy tą drogą. I tam jest taki spad, jak widzicie. I tam pójdziemy tak lekko na dół, spróbujemy. No zobaczymy, nie wiem, nie znam terenu. Spróbujemy to zrobić. Myślałem o tej drodze na dół. A patrz, tak, tam jeszcze wysoko są te lasy. Myślałem o tej drodze. Dobra, tędy będę powolutku schodził. No i szukał. Coś będzie, pokażę. Jakąś monetę, ale to widzę to współczesne. 5 groszy. Z 2013 roku. To jest taki akurat teren, taki równiejszy. Znaczy tylko tamtego, to będę schodził, ale myślę, że znajdę jeszcze takie równe tereny, jak... Bo jestem bardzo jeszcze wysoko. Się sprawdzę na kompasie, ale to chyba będzie... 900 metrów nad poziomem morza. Coś koło tego. Nie aż tak wysoko, ani nie aż tak nisko, nie? Nie za nisko, no ale tam już widać, tam takie polany są. A z drugiej strony na kamerze może to będzie widać, jak puścicie sobie ten, jak macie dobry komputer albo telefon 4K albo 5. Aha, to jest na tamtej stronie, to tam jest taki, kurde, interesujący las. Tu na dole widzicie? Jest tak fajnie płasko. A jakby tam się dostać? Tędy nie zejdę, no na pewno. Jakby tam, kurde... Jakby tam... A, tam to może... Tak płasko jest tam. Kurde, ciekawie tam jest. Bardzo, bardzo.
I tak płasko jest. Jakby tam zejść? Chyba, że zejdę trochę niżej, albo... Nie, bo tu nie ma szans. Znaczy dałoby się, nie? No spróbuję. Spróbuję tam zejść. Nie ma taka źródła, można się chycić drzewa. Dobra, próbujemy. Do zobaczenia na dole. Schodzę tam na dół, mi się tak wydaje, że to jest taki bardziej płaski, ale na pewno lepszy niż tu, ale dobra. Ważne, żeby się nie chytać tych spróchniałych drzew. Bo, szczególnie jak się jedną rękę tylko ma, bo wykrywa trzyma w drugiej. Ale tu za wilców kwitnie. Takie te kwiotki, widzicie? Sam jesteś kwiotek. A, nie, no aż tak źle. Żeby takich drzew się nie chytać, pamiętacie jak powiedzicie, takich. Sam jesteś spróchniały. Spróchniały. A, dobra. A, bo to jest taki wąwóz, ale widzę, że tam taka ścieżka przebiega. I można by było tam poszukać już tak, że troszeczkę nawet na tą stronę skręcił. No i dobra, no mi się wydaje, że już jestem no, o wiele niżej niż byłem wyżej. I tu sobie przejdę tą ścieżkę, tu zacznę szukać. Tak przejdę, wam to pokazać tak, tak, tak. I tam już sobie na dół pójdę. No i obniżę się jakieś może, nie wiem. To jest jakieś 40-50 metrów wysokości. No dobra. Jeszcze, no i tak, jeszcze taka kwestia, nie? Cześć bym, to bym tu nie chodził, nie? Ale wypity też bym nie chodził. To trzeba być tak wypitym na pół gwizdka, ani pijanym, ani trzeźwym. To wtedy fajnie to idzie, nie? Bo jak jesteś trzeźwy, to kurde, za bardzo spięty. A za bardzo wypity, to za bardzo wyluzowany i pójdziesz. A taki średni, to wtedy masz tą koordynację ruchu. Widzicie? Jak sunę w dół, jak Spiderman. Tak, no już, no... No właśnie, widzicie jakie kamcory tam są. Ale fajna sprawa, bo nie mówię o tej stronie, tylko że o tamtej, widzicie? O tamtej, nie mówię o tym dole, bo same kamienie są, ale o tamtej. Tak fajnie można by było, no fajnie. Będzie, jak coś znajdziemy, a jak nie, to i też będzie fajnie. Dobra, dość tego gadania, trzeba się brać do roboty, do szukania, bo to jeszcze można spać. Ja już tak nie spadnę jak sam, to nie spadłem. Chyba nie spadnę. To jest zejście na miarę mistrzostwa Polski. Dobra. Będzie coś pokażę. No i tak siedzę. W tym lesie, ale mam coś, ten bo był sygnałek. Nie wiem, takieś, nie wiem, ze scyzoryka jakiegoś, nie wiem, takie ozdobne. Nie wiem, coś starego, nie wiem co to mogło być. No mógł być scyzoryk, nie? Chociaż, nie wiem. Nogi bolą, panie, odchoruje pan tu po takim, kurde. Dobrze, już tam też, kurde, z mojej nogi tu bolą. Tu dobrze mam buty takie usztywnione, bo takie, kurde, zwykłych to masakra by tu było chodzić. Ale szukamy, no nie poddajemy się. Powiem wam, już muchy atakują takie drobne muszki i uderzają do głowy, a co dopiero będzie później? A to chyba jest jakaś kulka. Będzie bo z Mausera albo z Mosina. No kulka, no. Znaczy no. Ten co leci w górę. Ten co kurwa, no. Kurde, ale te muchy masają, powiem wam. Tam jest taki ten, taka stara droga. Można by było przejść. Teraz nie wiem co wybrać. Tam jest taka jakby polana. Czy tutaj stara droga, ale jak już jeszcze jak jest na tym drzewie zaznaczony, to tam pierwsze zejdziemy niż czy iść tamtą. A już nie przejdę na tą polanę. A to jest za polana? Tam tak w środku lasu taka. Ale tu jest jeszcze jakiś X na drzewie. Może ktoś tu skarb zakopał. O nie, to za wysoko.
przyjść tamtą drogą. Jakiś taki X. Może sprawdzimy to. Nie zaznaczone. Było takim X-em. Tu. Przyjść tamtą stroną, tą starą drogą. Przyjść na tamtą polanę, ale jeszcze tylko tego drzewa przeszukam. O, to jest pytanie. Drugi raz by mnie gdzieś mi się chciało iść. Aha, no dobra. To byście wybrali, pewnie starą drogę. Chyba, że iść tą starą drogą, a później jakoś zejść na tą polanę. No dobra, pójdę drogą tą starą. Powiem wam tak, tam mi się wydawało, że to jest polana taka płaska od góry, jak tam byłem z tamtej strony. Te same X-y są na tym drzewie też. Ale to patrzcie, jaka tam jest górka. No i myślę, że teraz mi się tam wydaje płasko, tam jak widzicie na tamtej stronie, ale to będzie pewnie tak samo jak tu. No i byłem, szedłem tą starą drogą, no nic nie było, no ale idę jeszcze na dół. No i zobaczymy. Idę tą starą drogą, mamy coś na oko, jakiś kawałek, łańcuch chyba. O kurde. Jakiś łańcuch. Taki. Musiałby tu konie jeździć, nie? W miarę takie. Dość stary. A, bo idę właśnie tą drogą. Schodzę, a i tak jeszcze jestem wysoko. Myślę, GoPro padnie. Ale mam jeszcze drugą baterię. Ale no... No w takim lesie no... Ciężko coś znaleźć, ale no... To jest tak... taka satysfakcja, taka to może się chodzi gdzieś tak wysoko. No i mało śmieci, no tyle dobrze. Tamta strona też ciekawa by była, tam tą ścieżką, no ale to już ciężko by było przejść, bo tam jest taki ogromny wąwóz. Trzeba było jakoś tam się dostać, ale tam jest jeszcze taka nizinka, jeszcze tą drogą pójdę, no zobaczymy co będzie. Jaka stara butelka. Ha. Fajnie są huby na tym drzewie. Też jest taki X na tym drzewie wyryty, widzicie? To takie huby u góry. I tamta strona się wydawała tak fajnie równa. Ale jest nawet tam w miarę jest, widzicie? Nie mówię o tym, tylko tu ta ścieżka idzie. I tam później troszeczkę, nie? Ale to też chyba będzie fajnie teraz. Tak się tylko wydaje, ale... No... Wszędzie wąwozy, górki, kamienie, korzenie. Taki teren. O, kawał pręta tu leży. Patrz to. Ale jak go zabrać, nie? No cokra. Gdzie my jesteśmy? Panie Marianie. W lesie. Idziemy dalej. No, obmyłem sobie ręce. Ale fajnie takie leśne klimaty. Kurde, masaja. Te drzewa są piękne tam. No, prosto. A pani Marianie, gdzie pan jest? Albo w lewo, albo w prawo. I w drzewo. No. Myślę, że pójdę w kierunku tamtych drzew, takich tych wysokich i tam gdzieś skręcę na dół. Bo do góry już nie idę. Ale pięknie tam było. Tak więc wyprawa dobiega końca. Była taka bardzo
jakby tu powiedzieć, nie taka wykopkowa. Na normalnych, wiecie, gruntach, polach, tylko taka bardziej, no, górska, ekstremalna. O, właśnie, ekstremalna wyprawa na wykopki i ekstremalna wyprawa. Wykopek na ekstremalnej wyprawie w górach. O, to będzie fajny tytuł. No i tak. No jeszcze tu, wiadomo, pochodzimy troszeczkę, ale ku końcowi. Co tam za linka wisi na drzewie? No i popatrzymy za chwileczkę. Dobra. Co tam za linka jest? Chodzi mi o to, nie o tą linkę tu. A, ktoś chyba kabel obierał i zostawił. Sami widzicie, co. No, tam jest ten kamień. To wiem, gdzie jestem już. Po kamieniach się orientuję tylko. Nie będę nawigację sprawdzał. Bo pan Marian wie, gdzie jest. Teraz. Ale jak byłem wysoko, to straciłem orientację seksualną. Raczej orientację, no, w terenie, tak. Właśnie, w terenie. Tam byłem, tam byliśmy. Razem z kamerą, z wykrywaczem, z łopatką, z pinpointerem. No i chyba to by było tyle na tyle. Będę chyba kończył te wykopki. Nawet wykrywaczu batyra nie zeszła. Jednak, tak troszeczkę jedna kreseczka na dół. Co za sygnał, jak zdechły kot. Zaktualizowałem wykrywacz na tą opcją ten, ale ja wiem, Argenę po prostu Rutus na Argenę, jak miałem. Mi się wydaje, że to jest, czy Versa, no może bardziej taka już ma te, no, doładowania, ale tak to czy miałem Atrexa, to samo. Człowiek tylko sobie roi w głowie, nie? To jest nowsze. A ci pociskają, nie? Pociskają, żeby tylko sprzedać i hajs zarobić. Ale nawet zwykłą taką Proximą 15-letnią. O, chyba z 15. To byś znał jeszcze tyle, to samo, jak ktoś będzie mieć to tą wersją. Pamiętajcie. Nie ma co, to jest taki chwyt marketingowy, tak jak te GoPro kamery. Coś tam na obce, coś tam. No i tu będziemy zakończyć tą historię. Wykopek, wykopki w poszukiwaniu historii. Tu jest jakiś stary most, bo widać, że to był wcześniej. No tu później tak to wszystko się zakończyło. Tak więc kończymy dzisiejsze wykopki w poszukiwaniu historii. Mam nadzieję, że spodobało się wam. Było troszeczkę gawędzenia, troszeczkę mówienia, no ale wysokość też robi swoje. No i po prostu bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jeśli dotrwaliście do końca, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jesteś tu pierwszy. Tak więc dzięki za oglądanie. Wykopek, wykopki w poszukiwaniu historii i przygód. Już wkrótce nowy odcinek.